Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na wstępie powiem, że jeżeli ten kanał Wam się podoba i uważacie, że jest fajne to, co robię, to możecie mnie wspierać na liczne sposoby, m.in. poprzez Patronite, ale również zapraszam Was wszystkich do mojego autorskiego, osobiście przygotowanego przeze mnie sklepu oficjalnego Mr. Nemesis, gdzie są różne fajne koszulki, przeze mnie projektowane wzory, kubki, ale również akcesoria kadzienne, gdyby ktoś miał ochotę zobaczyć, jak w realu wygląda kadzienny ręcznik, ewentualnie klapki, tudzież zestaw kwaterunkowy, czyli taki talerzyk, miseczka, kubeczek oraz komplet sztućców, to są do nabycia drogą kupna. Ale to tak tyle tytułem autopromocji. A teraz chciałem Wam powiedzieć o takiej sprawie. W związku z tym, że no jak wiadomo, na południu Polski mamy powódź i to taką naprawdę bardzo solidną, pojawiły się informacje o tym, że więźniowie z różnych zakładów karnych pomagają w usuwaniu skutków tej powodzi. No i chciałem Wam powiedzieć, że nie jest to jakiś wielki ewenement, bo takich wydarzeń w naszym kraju było znacznie więcej, kiedy więźniowie pomagali społeczeństwu w usuwaniu skutków różnych właśnie klęsk żywiołowych. I tak, już podczas powodzi zwanej powodzią tysiąclecia w 1997 roku, która była naprawdę potężną klęską żywiołową i odcisnęła się olbrzymim piętnem w naszej zbiorowej pamięci, wtedy więźniowie także pomagali w usuwaniu skutków tej powodzi. Co oni robią? No przede wszystkim pakują worki z piaskiem, noszą te worki z piaskiem, żeby przeciwdziałać rozlewaniu się wody poza koryta rzeki. No ale jak już do tego niestety dojdzie, no to jest cała masa błota, cała masa śmieci i cała masa różnistych skutków, które trzeba po prostu usunąć. Są to powalone drzewa, powalone znaki drogowe, powyrywane kostki brukowe. Tym właśnie zajmowali się w 1997 roku osadzeni. Przypuszczam, że wcześniej też miały miejsce tego typu sytuacje z wykorzystaniem więźniów, na przykład w latach 80., ale nie grzebałem aż tak głęboko, bo w zasadzie wydawać by się mogło, że jest to oczywiste. Natomiast chciałem Wam powiedzieć o kilku innych przykładach zdecydowanie bardziej nam współczesnych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w 2010 roku Polskę nawiedziła również potężna powódź. Konkretnie w dniach 14 do 18 maja w wyniku bardzo obfitych opadów deszczu podniósł się poziom w dorzeczu Górnej Wisły. I tutaj mam na myśli Górną Wisłę w znaczeniu tam, gdzie ona jest wyżej, a nie tam, gdzie jest na górze mapy. Czyli mówię tutaj o województwach śląskich, małopolskich i podkarpackich. I tam zostały zalane Czechowice Dziedzice, Chełm Śląski, Oświęcim, w jakimś sensie również Kraków i Sandomierz, no i szereg innych mniejszych miejscowości. Wały zostały przerwane również w województwie lubelskim. No i w usuwaniu skutków tej powodzi także uczestniczyli więźniowie, robiąc dokładnie to samo, czyli po prostu porządkując teren. Oczywiście oni to wszystko robią pod nadzorem strażników służby więziennej, ale robią to naprawdę bardzo skutecznie i bardzo rzetelnie, ponieważ tak jak wspominałem w poprzednim odcinku o tym, że w ogóle więźniowie pomagają w tym roku podczas powodzi, jest to dla nich okazja do tego, żeby się przede wszystkim wyrwać z celi na chwilę, fizycznie popracować, a przede wszystkim uwierzcie mi, że oni mają naprawdę wysoki poziom empatii w sobie, o czym się jeszcze za chwilkę przekonacie, jak będę mówił o kolejnych przykładach. Oczywiście ta empatia, o której mówię, pewnie nie dotyczy wszystkich osadzonych, no bo to jest oczywista sprawa, że są tam różni ludzie, także zwyrodnialcy, którzy, no nie chcę mówić, co są w stanie zrobić, bo przecież to dosyć oczywiste, gdy słucha się różnych podcastów z cyklu True Crime, ale jest tam cała masa osadzonych, którzy odsiadują relatywnie krótkie wyroki za jakieś, no wiem, że spotkam się z falą krytyki, ale powiedzmy niewielkiej rangi przestępstwa, no typu właśnie niepłacenie alimentów czy jazda po pijaku,
albo ewentualnie jakieś tam ustawiczne kradzieże alkoholu w sklepach spożywczych. No, znam osobiście kilku takich asów. No i taki człowiek jest wyrwany ze swojej codzienności, ogląda telewizję, widzi, co się dzieje na świecie, widzi, co się dzieje w Polsce i czasami wewnętrznie szlak go trafia, że jest zamknięty w tych czterech ścianach i nie może pomóc, więc jeżeli tylko dostaje możliwość udzielenia pomocy, to naprawdę uwierzcie mi, że z tej możliwości skorzysta. No ale miałem powiedzieć jeszcze o kilku następnych przykładach. Kolejna duża powódź nawiedziła Polskę w roku 2013. Wówczas również zostali zaangażowani osadzeni i tak samo jak w poprzednich przykładach byli oni angażowani głównie do usuwania skutków tejże powodzi. A jak sobie pooglądacie zdjęcia z tej najnowszej, przepraszam za takie określenie, powodzi, to możecie zobaczyć, jak dużo tam jest do zrobienia, ile tam jest pracy, takiej po prostu mozolnej, fizycznej pracy, zrywania kostki brukowej, porządkowania, układania, naprawiania szkód. Krótko mówiąc, we wszystkich powodziach, jakie miały miejsce w Polsce, uczestniczyli osadzeni, ale kolejna ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, podczas epidemii COVID-19 więźniowie produkowali masowo maseczki ochronne, no i inne środki ochrony osobistej, jak na przykład kalosze, rękawiczki. Są placówki penitencjarne w Polsce, które produkują tego typu, może nie dokładnie tego typu akcesoria, ale są w stanie bardzo szybko przestawić swoją produkcję, bo na przykład w Tarnowie jest zakład produkcyjny, który zajmuje się, no mają wtryskarki i tam produkują wszelkiego rodzaju plastikowe elementy. Począwszy od tych mitycznych już zestawów kwaterunkowych, o których wspomniałem na wstępie, czyli te miseczki, kubeczki i wszystko inne, co jest na potrzeby zakładów karnych. Są tam też produkowane klapki na potrzeby zakładów karnych, tak na marginesie również do nabycia drogą kupna. Przepraszam, ale czasami odzywa się we mnie żyłka handlowca. I w momencie, kiedy jest taka potrzeba, oni mogą przestawić produkcję w zasadzie błyskawicznie, bo nie wiem, czy wiecie, ale wtryskarka to jest takie urządzenie, które dosyć łatwo można no, po prostu przestawić. Byłem niejednokrotnie w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, widziałem, jak działają wtryskarki. To jest kwestia tego, że montuje się inną formę i w zasadzie nie ma znaczenia, do jakiej formy ta masa wpływa. Można robić naprawdę wiele różnych rzeczy. To jest też kwestia ustawienia oczywiście konsystencji tej masy, ale tutaj już nie będę Wam mówił o tym, co to jest ekstruder i jak on funkcjonuje. Ktoś mnie kiedyś z tego szkolił, ale to już jest zupełnie inna para, nomen omen, kaloszy. Jest to tak zorganizowane, że w zasadzie spełnia się tutaj idea resocjalizacji, ponieważ angażowanie więźniów w pomoc podczas klęsk żywiołowych i podczas innych tragedii jest związane po prostu z resocjalizacją, ponieważ działania takie bezpośrednio wpływają po pierwsze na lepszą adaptację społeczną, po drugie poprawiają morale, po trzecie poprawiają postrzeganie własnych umiejętności przez osadzonych, no i pomagają też jakby w drugą stronę, przynajmniej powinny pomagać w odbudowywaniu takiego pozytywnego obrazu więźniów wśród społeczeństwa. Przy czym no niestety te informacje nie są powszechnie dostępne, to znaczy nie są jakoś szczególnie komunikowane. Nie dowiemy się na pasku w TVN-ie o tym, że więźniowie pomagają w tym czy w owym, a oni się naprawdę bardzo mocno angażują. W zasadzie są angażowani do wielu różnych prac. I na przykład, kiedy 8 kwietnia 2017 roku doszło do naprawdę dużej katastrofy budowlanej w Świebodzicach, ponieważ najprawdopodobniej na skutek wybuchu gazu zawaliła się olbrzymia trzykondygnacyjna kamienica. Tam wówczas śmierć poniosło 6 osób, 4 osoby zostały ranne. No, ta kamienica była po prostu zdruzgotana. Tam uczestniczyło 300 strażaków w poszukiwaniu ofiar, czy też w poszukiwaniu osób, które są tam zaginione czy uwięzione pod tymi gruzami, ale jak już cała akcja ratunkowa się zakończyła,
no to nie kto inny jak osadzeni uczestniczyli w oczyszczaniu tego terenu i w pozbywaniu się gruzowiska, no bo to przecież logiczne. Gdyby gmina Świebodzice chciała wynająć jakąś zewnętrzną firmę do tego, żeby to uporządkowała, no to ta firma wystawiłaby fakturę pewnie na kilkaset tysięcy złotych albo jeszcze lepiej, no a więźniowie zrobią to w zasadzie pro publico bono. I tutaj na chwilę się zatrzymam, ponieważ dochodzimy do pewnego, do pewnej takiej zagwozdki prawnej. Ponieważ więźniowie oczywiście mogą pracować i już był odcinek na kanale, w zasadzie chyba jeden z pierwszych, gdzieś tam na samym początku można sobie znaleźć odcinek o tym, jak więźniowie pracują. Tak, oni są zatrudniani przez zewnętrzne firmy. Często te firmy wręcz lokują swoje zakłady pracy na terenie zakładów karnych, często na przykład kosztem boisk sportowych, które wcześniej były w tym miejscu. Są budowane hale i w tych halach pracują osadzeni, również po to, żeby się zaadaptować do społeczeństwa. Tutaj przykład z życia. Znałem kilku takich ludzi, którzy mieli za sobą kilkunastoletnie i dłuższe wyroki i na ostatnie 2 lata albo nawet 3 lata byli przenoszeni z oddziału zamkniętego na oddział półotwarty. Od razu byli zatrudniani, no po to, żeby ich przyzwyczaić do takiego rytmu dobowego, typu wstaję, jem śniadanie, idę do pracy, pracuję, jem obiad w trakcie przerwy obiadowej, wracam, odpoczywam, idę spać, następnego dnia wstaję, idę do pracy. Ponieważ po kilkunastu latach odsiadki człowiek naprawdę jest w stanie zapomnieć o tym, że coś takiego funkcjonuje. Dlatego tutaj szapoba w kierunku służby więziennej, że coś takiego jest zorganizowane i ktoś o tym pomyślał. No, całe szczęście jakoś ta nasza służba więzienna się modernizuje i reformuje. Ale kolejna ciekawostka. Kiedy w 2005 roku Stany Zjednoczone nawiedził huragan Katrina, polskie zakłady karne przesłały pomoc w postaci zbiórek różnego rodzaju niezbędnych artykułów, także artykułów żywnościowych, i ta zbiórka była organizowana również pomiędzy osadzonymi. To znaczy, jak znam życie, to wyglądało to w taki sposób, że pewnie wychowawcy na swoich oddziałach powiedzieli o tym, że jest taka zbiórka, no i osadzeni wykazali się naprawdę empatią, oddając część tego, co sobie sami kupili w ramach wypiski albo co dostali w ramach paczki, do jakiegoś tam wspólnego kosza, i to pojechało do Stanów po prostu Zjednoczonych Ameryki Północnej. I może się to wydawać kuriozalne, że tak bogaty kraj jak Stany Zjednoczone otrzymują pomoc humanitarną od polskich osadzonych, ale to nie jest żart, tak naprawdę było i to równie dobrze przecież ci osadzeni mogli to zwyczajnie, no nie chcę używać słowa na o, ale wiecie, co mam na myśli, no mogli to po prostu zignorować, a jednak dosyć mocno w tym uczestniczyli i z tego, co wiem, to ta akcja, z tego, co zdążyłem, czy udało mi się wyczytać, to ta akcja udała się całkiem nieźle i faktycznie tutaj polskie zakłady karne pokazały, co potrafią. W przypadku różnego rodzaju innych katastrof, jak na przykład katastrofa w Bełchatowie w 2010 roku, kiedy to był wypadek z udziałem górników, również polskie władze penitencjarne wykorzystały więźniów do pomocy przy sprzątaniu i rekonstrukcji zniszczeń. Tak samo w momencie, kiedy wystąpiła, czy miała miejsce olbrzymia nawałnica i skutkiem tego trąba powietrzna w województwie pomorskim w sierpniu 2017 roku, również więźniowie usuwali skutki tejże nawałnicy, czyli dziesiątki, a może i dziesiątki, chyba dziesiątki tysięcy powalonych drzew trzeba było usunąć. Jak sobie o tym czytałem, to się tak zacząłem zastanawiać, czy więźniowie mieli w tym momencie dostęp do takiego sprzętu jak piła spalinowa. Pewnie tak, pod nadzorem pracownika służby więziennej być może było to możliwe. Nie wiem, ale się domyślam. Nie jestem pewien tego, czy któryś z osadzonych dostał do ręki piłę spalinową. Nie wyobrażam sobie usuwania skutków nawałnic w lesie
połamanych tysięcy drzew bez takiego sprzętu, no ale może po prostu oni pełnili jakąś tam funkcję pomocniczą, typu przynieś, wynieś, przytrzymaj, pomóż i tak dalej. No tak czy inaczej, no trzeba przyznać, że jest to nieoceniona siła robocza, która jest w zasadzie zawsze dostępna i to powinno być moim zdaniem jakoś bardzo mocno usankcjonowane, czyli powinny być wręcz w gotowości takie jednostki penitencjarne, które mają wytypowanych, konkretnych osadzonych, których są w stanie błyskawicznie wręcz oddelegować w momencie, kiedy jest taka potrzeba. To znaczy, żeby nie były to działania doraźne, typu coś się stało, no to się zastanawiamy, kogo tu wziąć, czy tego, czy z tamtej celi, czy z owej celi, czy z tego oddziału, czy z innego, tylko w tej swojej celówce, czyli takim, nazwijmy to, więziennym dowodzie osobistym, wydaje mi się, że osadzony powinien mieć odhaczone, czy jest w stanie pomóc przy różnego rodzaju kryzysach, czy też w ogóle nie bierzemy go pod uwagę, bo na samym początku pobytu w zakładzie karnym wychowawca zawsze zadaje kilka pytań, czy na przykład chcesz pracować, czy będziesz grypsować. No i w tym momencie powinno również paść pytanie, czy w sytuacji kryzysowej jesteś skłonny podjąć się pracy, która często jest ciężka, często jest niebezpieczna, często jest w trudnym terenie, do pomocy społeczeństwu. Myślę, że miałoby to sens, gdyby to było wprowadzone jakąś ustawą albo jakimś rozporządzeniem, gdyby coś takiego faktycznie działało systemowo, a nie tak po prostu doraźnie ad hoc, jak wydaje mi się, że jest obecnie. Ale obiecuję Wam w tym miejscu, że podczas następnej rozmowy z moim ulubionym gadem, że tak go nazwę, czyli z kolegą, można tak powiedzieć, ze służby więziennej, który raczył był udzielić mi wywiadu, spytam go o to, czy coś takiego funkcjonuje po prostu systemowo, chociaż jak znam życie, to pewnie nie, natomiast to pytanie na pewno padnie. I w tym miejscu od razu mówię, że szykujemy się na drugą część wywiadu. W zasadzie już po tej pierwszej obydwaj byliśmy przekonani o tym, że trzeba będzie zrobić kontynuację. Ale o tym może innym razem. A teraz troszkę odchodząc od kwestii katastrof naturalnych, powiem Wam, że więźniowie dosyć często angażują się również w różnego rodzaju akcje charytatywne i tutaj chyba najlepszym tego typu przykładem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I jak oni to robią i w jaki sposób? No po pierwsze, w zakładach karnych również są prowadzone kwesty, czyli są zbierane pieniądze. Co prawda osadzeni nie mają ze sobą gotówki, no ale są w stanie jakąś tam kwotę przeznaczyć ze swojej wypiski. Już wiecie, co to jest wypiska. To jest ta kwota, którą osadzony posiada do swojej dyspozycji na zakupy prywatne w kantynie, no i część tej kwoty może przeznaczyć w zasadzie na dowolny cel. I jeżeli oddziałowy chodził od celi do celi i wypytywał o to, czy ktoś chce się dorzucić do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no to chłopaki, znaczy ja tego osobiście nie widziałem, bo nie byłem w tym okresie w zakładzie karnym, ale po prostu jestem sobie w stanie wyobrazić, że tak to wygląda. No chłopaki po prostu deklarowali, jaką kwotę tam chcą wpłacić na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i taka kwota była im potrącana z wypiski na ten konkretny cel. A poza tym w wielu zakładach karnych z wielu różnych powodów, czy to z resocjalizacyjnych, czy to po prostu ze zwykłej nudy, osadzeni produkują przenajróżniejsze dzieła sztuki, powiedzmy, wytwory rąk własnych, jakieś rękodzieło. Są to różne rzeczy, to są jakieś obrazy, to są jakieś koszyki, to są jakieś wyplatanki, wydzierganki. No, wiecie, można sobie tutaj wyobrazić, co tylko chcecie, to na pewno uwierzcie mi, że w którymś z zakładów karnych coś takiego jest produkowane. Jestem sobie w stanie wyobrazić osadzonego, który na drutach szaliki robi, a inny czapki, jeszcze inny maluje i czasami są to naprawdę niezłe wytwory rąk ludzkich. I takie właśnie przedmioty były wystawiane w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I kolejna ciekawostka, która jest prawdą autentyczną. Już nie wiem, w której edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie ma to jakiegoś znaczenia, w którym to było roku, ale można było wylicytować w ramach jednej z licytacji odwiedziny i zwiedzanie zakładu karnego.
Tutaj tak pół żartem, pół serio, nie jestem pewien, czy z noclegiem i z całodobowym wyżywieniem, czy tak tylko na chwilkę, czy all inclusive, to tak żartuję. Nie wiem tego, jak to wyglądało w praktyce, ale faktycznie coś takiego można było wylicytować, czyli można było po prostu wejść za mury i zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, odwiedzić cele, a może nawet być w niej przez chwilę zamkniętym. Takich akcji charytatywnych, w których biorą udział więźniowie, jest cała masa i mógłbym tutaj pewnie wymieniać do rana, ale ten odcinek by się wtedy nie skończył, bo to jest i Szlachetna Paczka, i z zupełnie innej beczki zbiórka darów dla kombatantów, ale również, jak to jeszcze było modne, więźniowie dosyć masowo i ochoczo zbierali nakrętki, na przykład na rzecz domów dziecka. Teraz, jak wiadomo, zbieranie nakrętek po pierwsze przestało być modne, a po drugie przestało być możliwe w zasadzie. I tutaj taka mała dygresja. Ja kiedyś dawno temu wracałem późną nocą autem, już nie wiem skąd, nie wiem dokąd, ale gdzieś w środku Polski słuchałem Radia Tok FM i tam się wypowiadał jakiś specjalista ekolog i mówił, że generalnie to zbieranie nakrętek to jest nic nie warte i tak naprawdę to ma drugie dno, o którym zaraz wam powiem, no ale rozpędzę się jeszcze troszeczkę o tych nakrętkach. Krótko mówiąc, transport tych nakrętek kosztuje więcej niż one są warte po przetopieniu ich na cokolwiek innego, więc to po prostu nie ma sensu żadnego od strony jakiejkolwiek ekonomicznej, ani też ekologicznej. Natomiast był taki moment, że nakrętki były zbierane głównie po to, żeby firmy, które zajmują się recyklingiem, nie miały problemów z zakręconymi butelkami w zgniatarkach, które po prostu pod wpływem zgniatania eksplodowały i doprowadzały do jakichś tam problemów i szkód. Także to był główny powód do zbierania nakrętek, a nie to, że można je na cokolwiek przerobić, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zdecydowanie taniej jest kupić granulat PET niż transportować stare nakrętki, ale to tak zupełnie na marginesie. Wspomniałem wcześniej o tym rękodziele i tutaj mi się nasuwa taki przykład. W pewnym momencie gdzieś na Śląsku więźniowie byli zaangażowani w pomoc dla lokalnego domu dziecka, która to placówka miała olbrzymie problemy finansowe i tam była jakaś kwesta. Były zbierane pieniądze i więźniowie postanowili wykonywać gipsowe aniołki, to akurat był okres świąteczny, i bombki wykonywane w przenajróżniejszych technologiach i te właśnie precjoza były licytowane i były sprzedawane i kwota czy pieniądze pozyskane w ten sposób były przeznaczone na dom dziecka. I po prostu osadzeni, zamiast trwonić czas na gapieniu się w szkiełko, wykonywali jakąś bardzo pożyteczną społecznie pracę i mieli z tego naprawdę olbrzymią satysfakcję. Także jak widzicie, takich inicjatyw podejmowanych przez osadzonych, to znaczy nie bezpośrednio przez nich, tylko przez ich opiekunów z służby więziennej, jest cała masa i nie ma takiej klęski żywiołowej, których skutków nie likwidowaliby osadzeni, ale również jakieś lokalne tragedie, jak chociażby ta w Świebodzicach. Nie dotarłem do informacji, czy ta katastrofa budowlana, która miała miejsce na targach w Katowicach, kiedy tam wystawiane były gołębie pocztowe, jak zapewne pamiętacie, i zawalił się dach. Tam było olbrzymie rumowisko. Nie dotarłem do informacji, czy tam również uczestniczyli osadzeni w porządkowaniu tego rumowiska, ale jest to, wydaje mi się, całkiem prawdopodobne. Już tak na koniec warto wspomnieć, że w bardzo wielu przywięziennych różnego rodzaju stolarniach, zakładach stolarskich i takich różnych manufakturach, powiedzmy, produkowane są budy dla psów na potrzeby schronisk oraz budki lęgowe, które są przeznaczane z kolei dla lasów państwowych. To też jest taka ciekawostka, że tam też nie idzie para w gwizdek, tylko tam chłopaki uczą się zawodu stolarza, ale przy okazji wykonują prace społecznie pożyteczne. Co oczywiście ma silny związek z działaniami resocjalizacyjnymi, bo jeżeli ktoś uczy się zawodu i wykonuje jakąś pracę i ma świadomość tego, że musi rzetelnie wykonać tą pracę, bo w tej budzie naprawdę będzie mieszkał jakiś piesek w schronisku, no to on się będzie do tego przykładał, a poza tym ma taką świadomość, że ta jego praca faktycznie jest komuś do czegoś potrzebna, bo praca dla samej pracy jest, nie wiem czy wiecie, torturą w gruncie rzeczy. I tutaj ciekawostka na koniec. W czasach panowania Józefa Broz Tito, który był przywódcą
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, świeć Panie nad jego duszą, wymyślił on sobie budowę sieci obozów, no w zasadzie koncentracyjnych, oczywiście dla przeciwników politycznych. Dzisiaj resztki tych obozów można zwiedzać na terenie Chorwacji. Gdybyście się wybrali na przykład na wyspę Rab, to możecie się załapać na fajny rejs i popłynąć na Goli Otok, gdzie był jeden z największych takich obozów i można tam zwiedzać pozostałości po barakach, a nawet jeszcze stojące baraki. I z tej wyspy widać następną wyspę, która się nazywa Sveti Grgur, co oznacza tyle co Święty Grzegorz. I jest stamtąd przepiękny widok na monstrualnej wielkości ułożony z kamieni napis Tito, zwieńczony gwiazdą. Więźniowie, którzy znajdowali się w barakach na tej wyspie, całymi dniami nie robili nic innego, tylko targali kamienie albo ręcznie, albo na taczkach, tylko i wyłącznie po to, żeby ułożyć ten napis. Jest on oczywiście widoczny na zdjęciach satelitarnych, co możecie zobaczyć na załączonym obrazku. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was cokolwiek ciekawy. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, jak zwykle. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w facebookowej grupie. Już tam jest trochę ponad 800 osób. A gdyby ktoś był zainteresowany nieszablonową koszulką z grafiką mojego autorstwa, na przykład z wizerunkiem Cthulhu, albo ciepłą i przyjemną bluzą firmy Russell z jedną z moich ulubionych sentencji, kto ma wiedzieć, ten wie, to zapraszam do mojego sklepu. Przepraszam, żyłka handlowca, z tego się nie da wyleczyć, po prostu to już u mnie zostanie. Z tym się po prostu człowiek rodzi i umiera. To tak tytułem żartu na koniec. Dobra, trzymajcie się zdrowo, do następnego odcinka, który będzie oczywiście, może nie oczywiście, ale możliwie jak najszybciej, postaram się jutro.